Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Ziołkowski. Jestem emerytowanym pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. I dzisiaj opowiem drugą część prezentacji, którą zatytułowałem Piękno Wszechświata. Po prostu będę pokazywał Państwu, tak jak poprzednio, wiele pięknych zdjęć, no już tego troszkę bliższego Wszechświata niż w pierwszej części. Zakończyłem pierwszą część zdjęciem, obrazem właściwie naszego Słońca. To jest właśnie to, co w tej chwili Państwu pokazuję. To jest obraz, który został utworzony w bardzo wyrafinowanym technice. Już nie będę tego opowiadał, bo nie mamy na to czasu, ale po prostu to jest właśnie nasze Słońce. Nasze Słońce, na którym widać bardzo wiele najrozmaitszych zawirowań materii, jakichś jaśniejszych, ciemniejszych miejsc. To wszystko jest w ciągłym ruchu. To zostało wykonane w określonym momencie, ten obraz. Taka ciekawostka, 11 listopada 2011 roku o godzinie 11:11 czasu uniwersalnego. No to jest po prostu taka ciekawostka, że to właśnie wtedy zostało to zdjęcie wykonane, ale to ciągle w ciągłym jest ruchu. Jakieś wyrzuty materii na zewnątrz obserwujemy i tak dalej. Słońce. Słońce jest przeciętną gwiazdą, taką jakich wiele w naszej galaktyce i w ogóle w całym Wszechświecie się znajduje. I na końcu poprzedniego wykładu wspominałem o tym, że te gwiazdy tworzą się w takich obłokach materii gazowo-pyłowej, wodorowej głównie, drogą kondensacji tego obłoku materii, który się skupia coraz bardziej, no aż wreszcie powstaje gwiazda z bardzo gęstym jądrem, z bardzo wysoką temperaturą we wnętrzu i tak dalej. I to właśnie w ten sposób powstało nasze Słońce. Ale obok Słońca z resztek materii, z której powstało to Słońce w tym obłoku gazowo-pyłowym, z resztek tej materii powstały planety. I chcę tutaj właśnie pokazać, że obok tego wielkiego Słońca, którego tutaj tylko fragment widzimy, znajduje się, krążą wokół niego 8 wielkich planet. 4 tak zwane ziemiopodobne, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Potem 4 wielkie gazowe olbrzymy, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. To są te 4 wielkie planety i 4 mniejsze. Na tym obrazie, który Państwu pokazuję, zostały zachowane proporcje rozmiarów planet. Nie zachowano natomiast oczywiście proporcji odległości planet od Słońca, bo nie zmieściłoby się to na naszym wykresie, ale rozmiary są proporcjonalne do tych obrazów, które tutaj widzimy. Ale oprócz tych wielkich planet Układu Słonecznego, wokół naszego Słońca krąży bardzo dużo tak zwanych małych ciał Układu Słonecznego. I o nich też troszeczkę dzisiaj jeszcze powiem, ale to będą 3 typy, że tak powiem, tych małych ciał Układu Słonecznego. Komety, planetoidy i satelity planet. Tych właśnie wielkich planet, księżyce tych planet. Króciutko będę o nich jeszcze mówił. No i przejdźmy do przeglądu tych właśnie wielkich planet. Kilka zdjęć będę pokazywał. A więc pierwszy, Merkury. Merkury jest planetą najbliższą, jak wiemy, Słońca, najmniejszą planetą. Jest szalenie wysoka temperatura, bo znajduje się blisko Słońca, temperatura na powierzchni, a ta powierzchnia, no taka jest troszkę podobna do powierzchni naszego Księżyca. Też widać kratery uderzeniowe, które pewnie powstały z uderzeń cząstek materii w powierzchnię. No i w ciągu wieku tworzyła się taka powierzchnia. Zdjęcia pochodzą oczywiście z sond kosmicznych, ponieważ Merkury jest bardzo blisko Słońca, jest bardzo trudny do obserwacji za pomocą naziemnych jakichś teleskopów. Dlatego też te piękne zdjęcia powierzchni, które Merkurego i dalszych planet, które będę pokazywał, pochodzą z najrozmaitszych sond kosmicznych, nie będę już wnikał w szczegóły. Dalej Wenus.
powierzchnia zupełnie inna, ale Wenus trzeba powiedzieć, że jest spowity, ta planeta jest spowita atmosferą i właściwie z powierzchni Ziemi, przez teleskop, jak patrzymy na Wenus, nie jesteśmy w stanie dostrzec nic na tej powierzchni. Dopiero trzeba było sond kosmiczny, które przebiły się przez te warstwy chmur i z bliska, z powierzchni zrobiły zdjęcia powierzchni Wenus, która z kolei jest jakąś taką skorupą lawową. Kiedyś, w bardzo dawnych czasach, na Wenus były widocznie jakieś wielkie wybuchy wulkanów, które wydobyły bardzo wiele materii i ta lawa rozpłynęła się po całej powierzchni, tworząc no właśnie takie przedziwne struktury, które tutaj widzimy. To jest już jakieś takie przybliżenie tego obrazu powierzchni Wenus, zrobione właśnie dzięki tym obrazom, które udało się uzyskać z sondom kosmicznym. Ziemia. No, o naszej Ziemi wiele nie będę mówił. Widzicie Państwo tutaj znane zdjęcia powierzchni Ziemi. My tutaj widzimy kontynent afrykański, półwysep arabski, Madagaskar. No i Ziemia spowita jest obłokami chmur, w szczególności na południowej półkuli. Jakieś takie wielkie te wszystkie struktury to są chmury. Zdjęcie znane, często pokazywane w różnych prognozach pogody, dlatego też nie zatrzymuję się nad nim, idziemy dalej. Mars. Mars jest bardzo intrygującą planetą, bo jest planetą najbardziej podobną do naszej Ziemi. I też sondy kosmiczne wykonały bardzo wiele różnych zdjęć. Sondy lądowały na powierzchni Marsa. Między innymi no, takie piękne zdjęcia tej powierzchni. Jedna z sond, która poruszała się po powierzchni, sfotografowała, przekazując na Ziemię. Na Marsie jest bardzo wiele śladów, że była tam kiedyś woda, że płynęła jakimiś strumieniami rzek, płynęła woda po powierzchni. Tych śladów na powierzchni Marsa jest bardzo dużo, ale dzisiaj tej wody na powierzchni, płynnej wody nie ma. Woda, jak wiem, jest tym elementem koniecznym do istnienia życia. Dlatego też tak intensywnie tego Marsa badamy, bo być może tam kiedyś jakieś życie było. I dzisiaj już wiemy, że kiedyś na Marsie był zupełnie inny klimat niż w tej chwili, który jest taki bardzo ostry, nieprzystępny jest ten Mars. Wody właśnie nie ma, ale wiemy, że ta woda jest pod powierzchnią, nawet niezbyt głęboko, w postaci lodów. Dalej Jowisz. No teraz to te cztery wielkie gazowe olbrzymy. Jowisz, który jest, nie ma twardej powierzchni jak te poprzednie planety, jest gazowym olbrzymem, który szybko rotuje i w wyniku tej rotacji widać takie struktury, które się utworzyły na powierzchni równoleżnikowo położone. Znaleźliśmy struktury z taką wielką czerwoną plamą, tak zwaną, która jest obiektem, który często się analizuje, bada, jest bardzo takim zawirowaniem materii. Ta czarna kropka, którą widzimy, to jest po prostu cień jednego z księżyców Marsa, cień na powierzchni planety, na tych warstwach powierzchniowych. Twardej powierzchni nie ma oczywiście. Mars ma bardzo wiele księżyców, za chwilkę jeszcze o tym powiem. A teraz idźmy już do następnej planety, Saturn. No piękna planeta, wyróżniająca się w szczególności tym pięknym pierścieniem Saturna, który jest bardzo tajemniczą strukturą, aczkolwiek o niej już dzisiaj wiele wiemy. No, między innymi sonda Cassini, która w latach 2004-2017 była sztucznym satelitą Saturna. Ta sonda Cassini dostarczyła bardzo wiele różnych, między innymi zdjęć tych pierścieni i widać jakąś bardzo subtelną strukturę tych pierścieni, która jest analizowana, badana, a pierścienie są po prostu cząstkami, składają się z niewielkich centymetrowych rozmiarów cząstek lodowych, które krążą po bardzo precyzyjnie określonych orbitach wokół planety Saturn. Idźmy dalej. Uran, kolejna planeta Układu Słonecznego, też otoczona pierścieniem, ale bardzo skromnym, jeśli tak można powiedzieć, w porównaniu z pierścieniem Saturna. Na powierzchni są widoczne jakieś struktury,
No i również wiele księżyców, satelitów posiada Uran. Tutaj tylko dwa widzimy na tym zdjęciu. Wreszcie Neptun, który jest też gazowym olbrzymem, jakieś struktury może analogiczne do tych, jakie na Jowiszu widzimy, też taką jakoś zawirowanie materii w strukturach powierzchniowych Neptuna jest widoczne. No ale przejdź, a jeszcze Pluton, to były 8 tych wielkich planet, kiedyś jeszcze 9 planetą był Pluton, ale od 2006 roku Pluton został potraktowany jako planeta karbowata, bowiem w tym obszarze przestrzeni okołosłonecznej, w którym znajduje się Pluton, odkryto bardzo wiele podobnych pod względem rozmiarów obiektów. To jest tak zwany drugi pierścień planetoid wokół Słońca. Pluton to jest zdjęcie teleskopowe z powierzchni Ziemi, ma księżyc, który w niewielkiej odległości od planety się znajduje, to jest kilkanaście tysięcy kilometrów, także w niewielkiej odległości krąży wokół wspólnego środka masy. Ten środek masy znajduje się jednak w tym miejscu okrąża Plutona. A to są już zdjęcia sond kosmicznych samego Plutona, taka charakterystyczna jakaś struktura powierzchni, którą nazwano serce, bo przypomina kształtem właśnie takie no serduszko, i zdjęcie księżyca Charona, księżyc Plutona o nazwie Charon. Proszę Państwa, a teraz te małe ciała Układu Słonecznego. No zacznę od komet. No przede wszystkim słynna kometa Halleya, o której pewnie wszyscy słyszeli, kometa Halleya, która mniej więcej co 76 lat pojawia się na naszym niebie. Ostatni raz była widoczna w roku 1986 i wtedy do tej komety wysłano bardzo wiele różnych sond kosmicznych, żeby kometa została szczegółowo zbadana. No i między innymi jedna sond przyleciała w niewielkiej odległości od jądra komety, gdzieś tutaj skrytego w obłokach. To jest zdjęcie z powierzchni Ziemi. W tym obłoku skryte jest jądro, którego rozmiary to jest kilkanaście kilometrów, który ma taki nieregularny kształt. No i widać, że z tego jądra, które ma strukturę głównie lodową, wydobywają się te strugi materii jasne, tutaj są widoczne. Jeszcze inna kometa. Kilka lat temu była na niebie widoczna piękna kometa, którą tutaj na tym zdjęciu chcę Państwu właśnie pokazać. Ale też i są komety, które zostały już zbadane przez sondy kosmiczne, nie tylko kometa Halleya, ale między innymi była taka słynna sonda kosmiczna Rosetta, która przeleciała, a właściwie nawet część jej w pewnym momencie wylądowała na powierzchni komety Churyumowa-Gerasimienko. Nazwy komet pochodzą zwykle od nazwisk odkrywców tej komety. To jest zdjęcie tej komety naziemne z powierzchni Ziemi, a tu już jest zdjęcie jądra komety, na którym wylądowała ta sonda, no i bardzo wiele szczegółowych badań przekazywała na Ziemię. Ale zanim wylądowała, przekazała jeszcze na Ziemię takie piękne zdjęcie tego jądra w całości. To jest też taka bryła o rozmiarach no, kilkudziesięciu kilometrów, także to jest nieduża bryła, no ale ciekawa jest ta struktura jak gdyby dwóch zlepionych ze sobą brył. Analizowane te wszystkie obrazy są bardzo szczegółowo analizowane przez badaczy. Dalej, planetoidy. Jako przykład pokazuję zdjęcia planetoidy Eros, wykonane w 2000 roku za pomocą sondy kosmicznej, która też krążyła wokół tej planetoidy i rozmiary to jest mniej więcej jakieś 30 parę kilometrów, także nie jest to wielki obiekt, raczej niewielki, mały, no małe ciało Układu Słonecznego i w końcu sonda też tam wylądowała na powierzchni, robiąc bardzo piękne zdjęcia powierzchni. Rozmiary tutaj tych obiektów, które tutaj widzimy na powierzchni, to są chyba nawet centymetrowych rozmiarów jakieś kamienie, no może metrowych. Wreszcie księżyce planet. Księżyce wielkich planet, w szczególności trzeba wspomnieć o księżycach Jowisza, tak zwanych galileuszowych. Jowisz ma bardzo wiele, kilkadziesiąt księżyców już odkryto,
ale cztery są takie wielkie, ogromne. To jest Io, Europa, Ganymedes, Kalisto. No i tu są zdjęcia wykonane przez różne sondy kosmiczne, w szczególności przez sondę kosmiczną Galileo, która krążyła wokół Jowisza przez wiele lat i wykonywała badania i zdjęcia tychże właśnie księżyców, które tu zdjęcia powierzchni są uwidocznione. Jest szczególnie intrygująca Europa, której lodowa powierzchnia no, ma takie właśnie ciekawe struktury. Ta warstwa powierzchniowa lodu jest niezbyt gruba, ale wewnątrz, pod tą warstwą lodu znajduje się płynna woda. Dziś już o tym wiemy, że znajduje się płynna woda. No, jak woda, to życie. No, wobec tego znowu były i są w dalszym ciągu prowadzone bardzo głębokie analizy, badania powierzchni i tych ewentualnie, czy w tej wodzie podpowierzchniowej jakieś prymitywne formy życia można odkryć. Na razie nic na ten temat nie jesteśmy w stanie szczegółowo powiedzieć. Idźmy dalej. Księżyc Saturna, Tytan, największy księżyc Saturna, charakteryzujący się tym, że jest spowity atmosferą i z powierzchni Ziemi przez teleskopy. Nic nie widać na tym księżycu, o taką właśnie chmurkę tylko widzimy. Żeby zobaczyć jego powierzchnię, trzeba było sondy kosmicznej, która została wysłana w kierunku Tytana i w 2005 roku, tu są rysunki na spadochronie, bo jest gruba atmosfera, na spadochronie, wobec tego została spuszczona taka maleńka sonda o rozmiarach, tutaj ten rysunek pokazuje na powierzchni leżącą tę właśnie sondę. To jest średnica mniej więcej 1 metra, także niewielki to jest instrument, ale ma kamery, ma różne przyrządy do badań i szczegółowo analizuje to, co na powierzchni widzi. A tu już jest zdjęcie, właśnie zdjęcie powierzchni Tytana, księżyca Saturna, na którym widać kamienie, których rozmiary są rzędu no, kilkunastu centymetrów, kilkudziesięciu centymetrów. W każdym razie to są bardzo drobne szczegóły powierzchni. Tak wygląda powierzchnia tego księżyca. Ach, tu jeszcze dodam, że wśród aparatury, która tutaj właśnie została spuszczona na spadochronie na powierzchnię Tytana, znajdował się przyrząd zbudowany w Polsce, w Centrum Badań Kosmicznych, tak zwany czujnik do pomiaru temperatury i własności termicznych powierzchni. Zdjęcie tego przyrządu zostało tutaj pokazane. Proszę Państwa, zbliżam się do końca. Wszystkie gwiazdy, w tym również i nasze Słońce, mają skończony żywot. Powstało Słońce mniej więcej 4,5 miliarda lat temu i pewnie jeszcze drugie tyle będzie trwało, ale kiedyś jego życie się skończy. A koniec tego życia, umieranie gwiazdy, to jest wybuch, rozprzestrzenienie się materii tej gwiazdy w przestrzeni i no właśnie to zostało tutaj jakoś uwidocznione. Na zdjęciu jakaś gwiazda, która jest podobna do naszego Słońca, no właśnie umiera i umiera w ten sposób, że tworzy wokół siebie taką piękną strukturę, mgławice, nazywamy to mgławice planetarne, które są no, tym jakimś cmentarzyskiem gwiazdy. I teraz na końcu pokażę jeszcze kilka pięknych takich właśnie obrazów mgławic planetarnych, które są dowodem, że gwiazda rozpadła się w przestrzeni, tworząc właśnie taką piękną strukturę, piękną mgławicę. Jeszcze jedno, o to nazywa się, zdaje się, kocie oko, tak to nazwano tę mgławicę. Jeszcze jedna tego typu mgławica, która jest no, cmentarzyskiem jakiejś gwiazdy. I wreszcie już chyba ostatnie zdjęcie, które pokazuję, to jest słynna mgławica Krat, też pochodząca z rozpadu gwiazdy. Ale co ciekawe, wiemy bardzo dokładnie dziś już, że ten rozpad nastąpił w roku 1054, ponad 1000 lat temu. Skąd by to wiemy? Otóż okazało się, że w tym samym miejscu na niebie, gdzie dziś widzimy tę mgławicę, w jakichś starych zapiskach chińskich, kronikach chińskich, odnaleziono zapis, że właśnie w tym roku 1054 pojawiła się na niebie nowa gwiazda. Chińczycy to zaobserwowali i w ciągu kilku dni ta gwiazda zniknęła. To był właśnie wybuch tej gwiazdy, którą widzieli Chińczycy, zanotowali to. No a dzisiaj w miejscu tego
wybuchu gwiazdy powstała już taka właśnie struktura bardzo intrygująca. Jest ona szczegółowo badana, jak rozprzestrzenia się materia, która pochodzi z rozpadu jakiejś gwiazdy. I to właściwie chyba wszystko, ale zakończyć chcę cały ten cykl, proszę Państwa, cykl, który zatytułowałem Piękno Wszechświata, krótkim cytatem Kopernika, naszego Mikołaja Kopernika z dzieła De Revolutionibus. Spośród licznych i różnorodnych sztuk i nauk, budzących w nas zamiłowanie i będących dla umysłów ludzkich pokarmem, tym według mego zdania przede wszystkim poświęcić się należy i te z największym uprawiać zapałem, które obracają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych i najbardziej godnych poznania. Takimi zaś są nauki, które zajmują się cudownymi obrotami we wszechświecie i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odległościami, ich wschodem i zachodem oraz przyczynami wszystkich innych zjawisk na niebie, a w końcu wyjaśniają cały układ świata. A cóż jest piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne? Dziękuję bardzo.